Manko, witajcie moi drodzy z tej strony, Jacek Grzybu i witam was dzisiaj w takim filmie z upgrade'a komputera. Bo było tak, że był piękny niedzielne popołudnie. Chciałem sobie posprzątać w komputerze. No i tak jakoś mnie naszła myśl, czy sobie może nie kupić zasilacza modularnego, żeby sobie trochę kabli tam wrzucić z obudowy, żeby było przejrzyściej. No i tak sobie wszedłem na komputernika, bo to była właśnie niedziela. I akurat to było otwarte, tam magazyn w komornikach, więc wziąłem to. No i jeszcze tak jakoś mnie na chłodzenie procesora lepsze natchnęło. No więc wziąłem Jariskę pod nogi, pojechałem, kupiłem, wróciłem i właśnie oto przed wami znajduje się tutaj unboxing. A tutaj jeszcze widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli też chcecie się znaleźć w kolejnym odcinku, to zostawcie suba. Wracamy moi mili, już mam nadzieję, że będzie dobrze. Także miłego oglądanka. Dobra moi drodzy, to zamontowałem. Zaraz zobaczymy, czy świeci, czy co. Teraz sobie damy zasilacz. No i tutaj mamy do płyty głównej. Tutaj od razu do karty graficznej. I wziąłem sobie jeszcze tutaj do procesora kabelek. No i tutaj z tego na PCI Express do dysku. I chyba to tyle mi starczy. No i w sumie co? Wkładamy, nie? Najpierw kable, czekajcie, dobra, te kable odpakuję. I zaraz tutaj dołączę. I tak mieli moi drodzy, tutaj sobie wsadzacie. A chyba tą czarą trzeba. No i mamy teraz tylko tyle kabli. Teraz to oczywiście procesor musimy wsadzić do środka. Ale to zaraz. Czy to? Tu mamy tę SATę. Znaczy PCI Express, SATA, PCI Express. Damy sobie tutaj na blisko, bo to musi iść tutaj, także to sobie to przyłożymy, tutaj będzie mógł być. Dobra, no i teraz będzie trzeba przykręcić. Ale najpierw to się kablami zajmiemy. Co i jak i dokąd. Zaraz. Chwila prawdy. Dobra, teraz. Dobra moi drodzy, mamy to. Działa. I nie wiem co jest grane, ale słyszycie jak jest cicho? Nie wiem czemu tak wcześniej było głośno, ale teraz jest strasznie cicho. Nie chciał się włączyć, bo tutaj nie wiem czy widzicie, ale miałem po prostu kabel od włączania zamieniony z LEDem od HDD. Także zamieniłem to i działa. Tak się prezentuje chłodzenie. No zasilacz tam jest, także go nie widać, ale miejmy nadzieję, że to będzie działać. I jak macie jakieś pytanka, to oczywiście piszcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Narka.